środku nocy budzi was hałas dobiegający z dołu. Pierwsze, co musicie zrobić, to sprawdzić, co to za odgłosy. Jeśli podejrzewacie, że ktoś jest w waszym domu, zróbcie to szybko i po cichu. Może była to tylko mysz, która coś przewróciła, ale jeśli wasze podejrzenia się potwierdzą i zobaczycie intruza w jadalni, natychmiast szukajcie wyjścia. Jeśli macie taką możliwość, skorzystajcie z drabiny pożarowej albo uciekajcie przez okno. Istnieje jednak pewne ryzyko, że będziecie musieli zostać na miejscu. Łapcie więc za telefon i dzwońcie na policję. Podajcie im adres i pokrótce streśćcie sytuację, a w mgnieniu oka wyślą do was radiowóz. Policja wjechała na waszą ulicę, ale ma problem, żeby was namierzyć. Funkcjonariusze wreszcie docierają na miejsce, ale musieli najpierw sprawdzić wszystkie numery budynków w okolicy. I zanim się pojawili, włamywacz zdążył uciec. Wszystko dlatego, że numer waszego domu jest tak maleńki, że praktycznie go nie widać. Ten na skrzynce pocztowej też trudno zauważyć. Sprawdźcie sobie nową, widoczną z daleka tabliczkę i upewnijcie się, że numery są duże i wyraźne. Nie dość, że goście szybciej do was trafią, to następnym razem policja też nie przeoczy waszego domu. Przy okazji możecie zadbać o widoczność numeru na skrzynce na listę. Aby chronić swoją posesję, warto też zainwestować w płot, o ile jeszcze go nie posiadacie. Musi być trudny do sforsowania. Postawcie siatkę albo metalowe ogrodzenie. Wbijcie je w beton, żeby włamywacze nie mogli go podnieść. Jeśli nie przeszkadza wam surowy wygląd, możecie poeksperymentować z drutem kolczastym. Następnie zadbajcie o oświetlenie drogowe, ponieważ ciemne podwórko jest doskonałym wabikiem na niechcianych gości. Zamontujcie na zewnątrz kilka lamp, które można włączyć i wyłączyć. Porządne oświetlenie podwórka pozwoli wam zobaczyć, co się tam dzieje, a przy okazji waszym sąsiadom, którzy w razie czego mogą zadzwonić do was i na policję. Kamera z reflektorem też może się przydać. W ciągu dnia pozostaje zwykle wyłączona i działa na czujnik ruchu. Kiedy wychwyci jakieś manewry, zapala się oślepiającym światłem. Na rynku można dostać też taką, która jednocześnie zaczyna nagrywać. Dzięki temu nie dość, że przestraszycie włamywaczy, to jeszcze będziecie mieć filmowy dowód na wypadek, gdyby do czegoś doszło. Kolejnym pomocnym gadżetem jest dzwonek z kamerką. Za każdym razem, kiedy ktoś dzwoni do drzwi, możecie odebrać, nawet jeśli nie ma was w domu. Ponieważ sprzęt jest sparowany z telefonem, będziecie mogli odebrać połączenie obojętnie, w jakim miejscu przebywacie. Jeśli to ktoś obcy i coś wyda wam się podejrzane, możecie udawać, że siedzicie w domu i dać intruzowi do zrozumienia, żeby sobie poszedł. Gęste krzaki w ogrodzie to świetna kryjówka dla złodzieja. Możecie nawet nie zauważyć, że ktoś wtargnął na waszą posesję. Dbajcie o przycinanie krzewów. Nie dość, że zapewni to większe bezpieczeństwo, to jeszcze upiększy ogródek. Wybierając się na wakacje, unikajcie dzielenia się swoją lokalizacją w mediach społecznościowych. Załóżmy, że ktoś od dłuższego czasu obserwuje wasz dom. Wakacyjny wyjazd jest dla niego doskonałą okazją do tego, by uderzyć. Wstrzymajcie się z publikowaniem zdjęć z wyprawy do momentu, kiedy wrócicie do domu i będziecie mieć wszystko na oku. I nie chwalcie się też tym, co robicie na co dzień. Ktoś może śledzić wasz dzienny rozkład zajęć i zaplanuje włamanie, kiedy na przykład wybierzecie się na zakupy. I choć to oczywiste, pamiętajcie, żeby zawsze, kiedy wychodzicie z domu, zamykać drzwi na klucz, nawet jeśli mieszkacie w bezpiecznej okolicy. A jeśli dopiero co wprowadziliście się do nowej posiadłości, zmieńcie zamki. Tyczy się to również mieszkań i wynajmowanych pokoi. Bezpieczeństwa nigdy za wiele. Zachowujcie pozory, że ktoś zawsze jest w domu, nawet gdy stoi pusty. Możecie po prostu zostawić włączoną telewizję, albo jeszcze lepiej, kupcie symulator telewizora. Da się go tak zaprogramować, żeby włączał się i wyłączał, kiedy tylko chcecie, bo przecież byłoby to dziwne, gdyby cały czas był uruchomiony. Przy okazji zaoszczędzicie kilka złotych, ponieważ urządzenie zużywa mniej energii niż normalny telewizor. Zainwestujcie też w programator czasowy do gniazdka i podłączcie go do lampy. Ustawcie licznik, żeby się włączyła, na przykład w czasie kolacji i na jakiś czas w nocy. Możecie też ustawić włącznik czasowy dla radia. Złodziej pomyśli, że słuchacie muzyki i porzuci próby włamania. Nie zapominajcie też o cennych przedmiotach stojących na zewnątrz, na przykład o grillu, rowerach i różnych sprzętach. Schowajcie je do garażu i dobrze zamknijcie. Monitoring pozwoli wam kontrolować sytuację w domu, nawet kiedy jesteście w pracy. Jest to szczególnie przydatne, jeśli podejrzewacie, że ktoś może się włamać. Rozważcie wzmocnienie nawet stosunkowo nowych drzwi.
Zdesperowani włamywacze, chcąc dostać się do środka, mogą próbować je nawet wyważyć. Zainwestujcie w porządne drzwi, które nie tak łatwo sforsować. To samo tyczy się okien. Warto zamontować szyby, które nie pękną od uderzenia kamieniem. Albo użyjcie folii ochronnej. Jest wykonana z wytrzymałego tworzywa, która wzmacnia okna. Nawet jeśli ktoś wybije szybę, folia utrzyma odłamki szkła. Opóźni to trochę próbę wtargnięcia i niewykluczone, że złodzieje całkowicie porzucą swój plan. Skrzynka pocztowa również zdradza, czy jesteście w domu. Jeśli piętrzą się w niej listy, to jasny sygnał, że nie sprawdzaliście jej od co najmniej kilku dni. I nawet jeżeli wasz dom nie był celem złodzieja, teraz może się nim stać. Zaprzyjaźnijcie się z sąsiadami, zaproście ich na herbatę i porozmawiajcie o swoich obawach. Wy będziecie mieć ich na oku, a oni was. I jeśli w okolicy będzie kręcił się ktoś podejrzany, dadzą wam znać. Poproście ich o przysługę, kiedy będziecie na wakacjach. Niech parkują samochód na waszym podjeździe, żeby zachować pozory, że ktoś jest w domu. Możecie też dać im kluczyk do skrzynki i poprosić, żeby odbierali pocztę. Odwdzięczycie się im, kiedy przyjdzie ich kolej na wakacyjny wyjazd. Przejdźcie się wokół domu i postawcie się na miejscu włamywacza. Co byście zrobili, żeby dostać się do środka? W ogrodzie rośnie drzewo, po którym można by się wspiąć i wejść na piętro? A może da się włamać, wdrapując się na górę śmieci, które tam zalegają? Lepiej pozbyć się obu i utrudnić dostęp na piętro, a dzięki temu nikogo nie będzie kusiło, żeby wybić okna i właśnie tędy dostać się do środka. Jeśli w waszych frontowych drzwiach znajduje się otwór na listy, uważajcie na tak zwanych poławiaczy. Włamywacz wkłada przez dziurkę kijek z haczykiem i łowi klucze, a czasem może nawet próbować otworzyć drzwi. Zainwestujcie w kratkę na otwór na listę. Dzięki temu, nawet jeśli złodziej będzie próbował jakiś sztuczek, nie zdziała zbyt wiele. Inna sprawa to kosztowności trzymane w domu. Powinny leżeć poza zasięgiem wzroku. Najbezpieczniej przechowywać je w sejfie, ale można też zaopatrzyć się w atrapy na wypadek, gdyby ktoś włamał się do domu. Trzymajcie kilka bransoletek ze sztucznego złota na stoliku nocnym. Włamywacze pomyślą, że zgarnęli spory łup, a tak naprawdę wrócą do domu z pustymi rękoma. Jeśli zawsze chcieliście mieć zwierzaka, być może właśnie nadszedł czas, by sprawić sobie psa. Przygotujcie mu wygodne miejsce do spania na dworze, a ten w podzience będzie chronił wasz dom. Jak tylko usłyszy kroki w ogrodzie, ostrzeże was szczekaniem. Dodatkowo obudzi całą okolicę, a zajście skupi na sobie jeszcze większą uwagę. Nigdy nie wieszajcie kalendarza na widoku. W przeciwnym razie wszystko pójdzie na marne. Załóżmy, że włamywacz podchodzi od tyłu i zagląda przez okno. Jeśli zobaczy kalendarz, a w nim dokładne daty zaplanowanego wyjazdu, żadna sztuczka nie zadziała, ponieważ już się na nią nie nabierze. Ostatnią deską ratunku jest przycisk SOS, który możecie trzymać przy sobie, kiedy śpicie. Da się go tak zaprogramować, żeby po wciśnięciu wezwał pomoc. W ten sposób poinformujecie firmę ochroniarską i policję, że ktoś włamał się do waszego domu.